Cześć, z tej strony Marcin Krzemiński i witam Cię już w kolejnym wideo z serii WordPress od podstaw. W tej sekcji omówię komponent strony. Dzięki temu komponentowi będziesz mógł stworzyć tak zwane strony statyczne. Na przykład w przypadku, jeśli tworzysz bloga internetowego, będziesz mógł stworzyć podstronę o mnie, regulamin, polityka prywatności i tym podobne. Natomiast z pewnością ten komponent przyda się bardziej w momencie, jeśli tworzysz na przykład stronę firmową. Dzięki komponentowi strony będziesz mógł stworzyć takie strony jak o nas, o firmie, oferta, kontakt, jak dojechać i tym podobne. Także jest to bardzo przydatny element, jeśli chodzi o tworzenie zawartości w przypadku WordPressa. Przejdźmy także w tym momencie do kokpitu i w menu głównym po lewej stronie zlokalizuj komponent strony. I jak widzisz, jest tutaj już bardzo dobrze Ci znany, mam nadzieję, układ, jeśli chodzi o WordPressa. Na samym górze masz sekcję z tytułem danej sekcji, czyli w tym przypadku strony. Po prawej stronie możliwość dodania nowego elementu do tej strony. Poniżej szybkie filtry, poniżej masowe działania, a także na samym dole pod tabelą znajdują się masowe działania. Jest powtórzony ten element. Możesz także przefiltrować podacie, jeśli chodzi o dodaną stronę, a także wyszukiwać, jeśli masz listę wielu stron i na przykład znajduje się tutaj lista 40-50 elementów i po prostu nie chce Ci się przewijać strona po stronie, ponieważ domyślnie WordPress na liście wyświetla 10 elementów. Możesz po prostu sobie wyszukać i z łatwością znaleźć interesujący Cię element, jeśli chodzi o strony. I dodatkową opcją także jest oczywiście możliwość dodania nowej strony. Tak więc przejdźmy teraz do opcji dodaj nową. Jeśli obejrzałeś wcześniej kwestię związaną z wpisami, ponieważ już został stworzony taki materiał wideo przeze mnie wcześniej. Jeśli nie, to oczywiście zachęcam Cię do obejrzenia. Ten widok powinien być Ci bardzo dobrze znany, czyli możemy wprowadzić tytuł, na przykład o mnie. I poniżej masz edytor, który jest tak naprawdę troszeczkę podobny do tego, z jakim możesz się spotkać w przypadku edytora tekstowego takiego jak Word. Oczywiście nie masz tam wszystkich możliwych opcji, natomiast wszelkie opcje związane z formatowaniem tekstu są tutaj dostępne, czyli pogrubienie, przekreślenie, kursywa, lista numerowana, lista nienumerowana, wyrównanie do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, justowanie, zmiana koloru tekstu, wcięcia, jakieś specjalne znaki i tym podobne. Także, przepraszam, jest to bardzo, ale to bardzo przydatne. Natomiast w momencie, jeśli nie jesteś jakimś super fanem tego typu edytora. Oczywiście możesz zmienić sobie na edytor tekstowy, ponieważ edytor wizualny jest domyślnie widoczny w momencie, jeśli sobie go inaczej nie skonfigurujesz dla swojego użytkownika, ponieważ możesz sobie skonfigurować w sekcji użytkownicy. Aby edytor wizualny był wyłączony. W momencie, jak zaznaczysz tą opcję, nie używaj edytora wizualnego do pisania. Domyślnie będzie widoczny edytor tekstowy. Natomiast w większości przypadków nie polecam korzystania z tej opcji. Wróćmy do sekcji strony i jak widzisz, wcześniej opuściłem kwestię tworzenia strony o mnie i została ona automatycznie zapisana jako szkic. Także nie jest ona nigdzie widoczna, natomiast możesz sobie przejść do edycji i po prostu wrócić do poprzedniego stanu, który został automatycznie dla Ciebie zapisany. To jest strona o mnie i w przyszłości zamieszczę tutaj więcej informacji. Przejdźmy do edytora wizualnego i zróbmy sobie pogrubienie na stronie, jeśli chodzi o tekst o mnie. Ok, po prawej stronie mamy box opublikuj. Jest on podobny do tego, który znajduje się w sekcji wpisy, natomiast są tutaj pewne różnice i omówię w tym momencie każdy element po kolei. Jeśli chodzi o stan, to możemy sobie zmienić szkic na inny stan. Nie wiem, czemu w tym momencie to nie działa. Moja myszka coś świruje. Ok, nieważne. Możemy sobie przejść w szkic, a także oczekuję na przegląd. Kliknijmy OK. Jeśli chodzi o dostępność, możesz sobie wybrać publiczne, czyli domyślna opcja, widoczny dla wszystkich użytkowników odwiedzających Twoją stronę internetową. Możesz sobie stronę zabezpieczyć hasłem, czyli w momencie, jeśli to jest jakaś super tajna treść, ale chcesz ją udostępnić innym użytkownikom, możesz wprowadzić tutaj hasło, przepraszam, i oczywiście później je podać w jakimś innym
super sekretnym kanale, na przykład SMS-em. I oczywiście w momencie, kiedy użytkownik będzie chciał dostać się do tej strony, będzie musiał wpisać to hasło, inaczej nie będzie mógł zobaczyć. I oczywiście także prywatne, czyli strona tylko i wyłącznie dostępna dla Ciebie jako autora. Ja zostawię opcje publiczne. I także kwestia związana z czasem publikacji, tak? Czyli domyślnie jest to opcja natychmiast, czyli zaraz w momencie po kliknięciu przycisk opublikuj. Natomiast jeśli stworzysz sobie treść i chcesz, aby ona była widoczna na przykład za tydzień, możesz sobie skorzystać z tego konfiguratora, dzięki któremu wybierzesz sobie datę i po prostu kliknąć OK. I w momencie, kiedy ten dzień nastąpi, ta strona będzie widoczna dla wszystkich użytkowników. Jeśli oczywiście w dostępności będzie miała zaznaczoną opcję publiczne. Ja kliknę OK, ponieważ chcę, żeby ta strona była widoczna natychmiast. Poniżej masz atrybuty strony i możesz tutaj sobie wybrać rodzica. W związku z tym, że domyślnie z WordPressem zainstalowana jest przykładowa strona, możesz sobie wybrać ten element jako rodzica. Jeśli chodzi o strony, możesz sobie stworzyć taką strukturę jakby drzewa, czyli możesz sobie strukturę zagnieżdżać kilka poziomów i dzięki temu po prostu na przykład stworzyć menu rozwijane. Lub też po prostu jeśli masz jakąś stronę firmową i masz tam na przykład ofertę i strona oferta zawiera podstawowe, ogólne informacje na temat oferty Twojej firmy i na przykład pod spodem masz, dajmy na to, catering, imprezy firmowe i tym podobne. Dzięki temu będziesz mógł sobie stworzyć taką fajną strukturę drzewa i wyświetlić czy też umieścić bardziej szczegółowe informacje jakby w podstronach w danej sekcji. Poniżej masz także kolejność, dzięki której możesz wyświetlać na liście wszystkich stron według kolejności. Domyślnie jest tutaj 0, czyli strony z jakby najwyższym indeksem wyświetlane są jak najwyżej. I tak samo jak w przypadku wpisów masz dodatkowo także obrazek wyróżniający, dzięki czemu możesz sobie utworzyć jakąś grafikę, dzięki której ten wpis będzie na przykład bardziej przykuwał uwagę użytkowników odwiedzających Twoją stronę internetową. OK, dodajmy w takim razie obrazek wyróżniający. Ja wcześniej sobie pobrałem jeden z plików. Wrzucę go teraz i ustawię. I jak widzisz, mamy tutaj obrazek wyróżniający, fajnie wyglądającą i pewnie smaczną potrawę. Kliknę opublikuj. I jak widzisz, został automatycznie utworzony przyjazny adres dla wyszukiwarek o nazwie o mnie. I teraz jak kliknę, będę mógł przejść sobie do podglądu tej strony. I jak widzisz, jest tutaj tytuł, obrazek wyróżniający, a także treść, która została umieszczona przeze mnie w edytorze. Jeśli Twój motyw pozwala na edycję, ponieważ nie wszystkie motywy pozwalają na edycję bezpośrednio jakby ze strony wpisu, będziesz mógł przejść bezpośrednio do edycji danego wpisu i na przykład teraz sobie zaznaczę to i nie chcę, żeby to było pogrubione. Klikam zaktualizuj i mogę kliknąć na wyświetl stronę i jeszcze raz odświeżyć. I jak widać, jest to wszystko robione jakby na żywo. W momencie jak zapisujesz, te zmiany automatycznie są widoczne dla wszystkich tych, którzy odwiedzają Twoją stronę internetową. OK, przejdźmy do kokpitu, jeszcze raz do sekcji strony. I jak widzisz, teraz na liście mamy dwa elementy, przykładowa strona, a także strona o mnie. I mam tutaj opublikowane. Teraz pokażę Ci, jak zrobić z opublikowanej strony stronę, która ma być niewidoczna dla tych, którzy odwiedzają Twoją witrynę www. Klikamy na szybka edycja i teraz stan, wybieramy szkic, zaktualizuj. I jak widzisz, są teraz dwa elementy i ten szkic jest dodatkowo wyróżniony takim jakby tytułem, dzięki czemu będziesz mógł w łatwy sposób zlokalizować stronę, wszystkie strony, które są szkicami na liście. I teraz w momencie, jakbym chciał zobaczyć sobie tą stronę, jak ona wygląda i na przykład byłbym użytkownikiem, który odwiedza Twoją stronę, po prostu nie będzie ona widoczna dla niego, tak? Tak więc przejdźmy z powrotem do szybkiej edycji i wybierzmy opublikowane. OK. Jeśli chodzi o strony, to tak właśnie wygląda ta cała sekcja i jak widzisz, nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, tak? Po prostu masz listę, możesz dodawać nowe elementy, możesz je między sobą zagnieżdżać, czyli tworzyć tak zwaną strukturę drzewa. I w tym momencie, jeśli chodzi o Twoją stronę internetową, jak widzisz,
Nie ma tutaj żadnej możliwości przejścia do tej strony, a to dlatego, że we wcześniejszym wideo po prostu wyłączyłem widget strony, także pokażę Ci, jak go aktywować. Przejdź do kokpitu i teraz w sekcji wygląd zlokalizuj widgety. I teraz w panelu bocznym po prawej stronie, jak widzisz, mamy kategorie, archiwa, najnowsze wpisy, meta, najnowsze komentarze. I tutaj po lewej stronie z dostępnych widgetów mamy strony. Przenoszę sobie tutaj ten element i przenoszę go na samą górę. I jest on już zapisany, tak? Tak więc klikam moja pierwsza strona na WordPressie jako tytuł. I jak widzisz, mamy tutaj takie strony jak o mnie i przykładowa strona. Klikam na o mnie i właśnie tutaj jest widoczny ten element, który został przed chwilą przeze mnie stworzony. Tak więc wszystko działa poprawnie, wszystko działa tak jak powinno. Tak więc tak wygląda kwestia zarządzania i tworzenia stron z poziomu WordPressa. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie przydatna. Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek komentarze, zapraszam do komentowania pod tym wideo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z WordPressem, oczywiście także umieszczaj tam komentarze. Jeśli tylko będę znał odpowiedź, to na pewno Ci pomogę. Na koniec oczywiście także namawiam do subskrypcji mojego kanału. A na tę chwilę dziękuję bardzo za Twoją uwagę i trzymaj się ciepło. Pozdrawiam, Marcin Krzymiński.